Welcome to episode number 157, Stopin' Dzisiaj Siedem of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes at learnpolishpodcast.com. Be sure to go back to the start as they build the vocabulary as you go along. Get lessons from Camilla and polonaswitch.com. And also now we have a donation button just to help towards the costs of equipment and all the monthly costs that we have between the website and Zoom and StreamYard and everything. So you'll find that on link3/learnpolish and it's in the podcast description. Cześć, Camilla. Cześć Roy, dzień dobry Roy, dzień dobry nasi kochani słuchacze. Mamy nadzieję, że macie się dobrze, że czujecie się świetnie, że wszystko jest w porządku. Nowy tydzień i nowe lekcje języka polskiego. Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj będziemy uczyć się na temat... Jaki, Roy? Wiesz? Znaki zodiaku. Co to znaczy znaki zodiaku? Zodiac signs. Powtórz, znaki zodiaku. Znaki zodiaku. Znasz znaki zodiaku po polsku? Znam moje. Mój znak zodiaku? Jaki jest twój znak zodiaku? Waga. Waga, to znaczy, że urodziłeś się w... październik. So October and it's Libra. Czyli niedługo masz urodziny. Dokładnie. 49 lat, prawda? Dziękuję bardzo. Ale mój serce jest 21, to jest ważniejsze. 49 to nie jest dużo. To jest jeszcze dobry, młody wiek. Dobrze, w takim razie będziemy uczyć się dzisiaj znaków. Proszę, otwórz prezentację. Mam nadzieję, że to będzie dla naszych słuchaczy również ciekawe, interesujące. Proszę bardzo. Teraz zobaczymy. One nie są po kolei, tak? One są wymiksowane, więc to nie jest zgodnie z miesiącami. Rozumiesz? Rozumiem. Dobrze, czyli mamy waga. Pierwszy znak. Waga. Is Libra. Powtórz, Roy, waga. Waga. Dobrze, drugi znak, wodnik. Wodnik, which is Aquarius. Dobrze, mój brat jest wodnikiem zodiakalnym. Trzeci, baran. Baran, which is Aries. Dobrze, bliźnięta. Bliźnięta, Gemini. Byk. Byk is Taurus. Dobrze, koziorożec, mój syn. Koziorożec, Capricorn. Lew. Leo, lew. Lew, dobrze. Panna. Panna is a Virgo. Rak. Rak is Cancer. Mój znak zodiaku to rak. Ja jestem zodiakalnym rakiem, a ty jesteś wagą, tak? Mm-hmm. Dobrze, następny znak zodiaku to ryby. Pisces, ryby. Ryby. Skorpion. Skorpio. I ostatni, strzelec. Strzelew, Sagittarius. Jeszcze raz, strzelec. Strzelec. Lec na końcu, tak? Strzelec. Strzelec, tak. Strzelec. I pytanie, jaki jest twój znak zodiaku? I odpowiedź, mój znak zodiaku to, i na przykład waga, rak, panna, mój znak zodiaku to wodnik, mój znak zodiaku to baran, mój znak zodiaku to bliźnięta. Albo też można użyć konstrukcji numer dwa, konstrukcji jestem plus forma numer dwa, narzędnik. Jestem wagą, jestem wodnikiem, baranem. Jestem rakiem, zodiakalnym rakiem. No właśnie, i teraz mamy różne horoskopy. Roy, czy ty lubisz czytać horoskopy? Nie. Yeah. Tak? Nie, nie. Nie, nie interesujesz się, jaki jest na przykład skorpion, albo jaka jest waga, jaki jest rak, jakie ma cechy charakteru, co się stanie w przyszłości. Nie czytasz tego? Nie, nie. Zaraz zobaczymy, możesz wyłączyć na chwilkę... tablicę i zaraz zobaczymy, przeczytamy razem ze studentami, co dzisiaj w gazecie mówi horoskop na temat raka i na temat właśnie wagi, bo ja jestem rakiem zodiakalnym, ty jesteś wagą i poszukamy teraz w internetowej gazecie, jaki jest rak i jaka jest waga. Okej, Roy? Dobrze. No teraz posłuchaj, bo ja mam tak zodiakalnego raka i teraz jest powiedziane, że najbardziej emocjonalny i wrażliwy znak zodiaku. Wrażliwy to jest sensitive i najbardziej emocjonalny, co to znaczy? The most emotional. Tak. I że bardzo duża empatia do innych ludzi,
Taki jest empathy to other people. Chętnie słucha o problemach innych ludzi i chce pomagać, ale sam nie chce opowiadać, co jest w środku. Może słuchać innych ludzi i problemów innych ludzi, ale sam jest zamknięty i nie mówi, jakie ma problemy. Rak, tak? I nie ma trudności w komunikacji z ludźmi, lubi rozmawiać, jest otwarty. To są najważniejsze rzeczy. Zgadza się? Znasz mnie trochę? Co myślisz? To jest prawda? Trochę tak. Myślę, że tak. I teraz zobaczymy drugi znak zodiaku. Teraz przeczytamy na temat wagi. Waga, czyli Roy. Zobaczymy, co oni tam mówią. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, waga? Uwaga, teraz waga. Dobrze. Waga ciągle szuka w życiu. Cały czas ona coś robi, jest bardzo aktywna, nie lubi siedzieć w jednym miejscu. I jest to osoba skromna. Skromna to jest jak humble. Skromna, ale bardzo charyzmatyczna, że ma dużą charyzmę i lubi ludzi. Jest osobą towarzyską, sociable, tak? Osobą towarzyską. Jest otwarta, wesoła, uśmiechnięta i ma dobry humor, poczucie humoru. Oczywiście to jest prawda. Czyli zgadza się, tak? Optymizm, komunikatywność, bardzo duże poczucie humoru, praktyczność, że to jest osoba praktyczna, waga. I jeszcze waga to jest osoba, która umie abstrakcyjnie myśleć. To też jest waga. No ciekawe, zgadzasz się, Roy, z tym? Co myślisz, Kamila? Myślę, że dużo się zgadza. To moje pytanie jest, kiedy masz na przykład 10 ludzi, kto jest waga i czytasz to, na przykład ja znam kilka ludzi, kto jest waga, a wszystko jest inne. Mm-hmm. Bo ty słuchasz, co chcesz. To jest znak zodiaka. Podoba. Ale kiedy jesteś szczęśliwy, kiedy czytasz, to jest dobrze, bo zawsze musi być coś szczęśliwe. Pozytywnego. I teraz mamy pytanie do naszych słuchaczy. Jaki jest twój znak zodiaku? Napiszcie. No i możecie też przeczytać po polsku wasz horoskop. Jakie ma cechy charakteru wasz znak zodiaku? Czekamy na wasze odpowiedzi, życzymy pięknego dnia, nauczcie się wszystkich znaków zodiaku. Następnym razem będziemy was pytać. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. So you can get all our lessons on learnpolishpodcast.com. You get lessons from Kamila or her team, which can be on Skype these days, on polonaswitch.com. And my other podcast, the Awakening Podcast, the Speaking Podcast, the Meditation Podcast, and the Crypto Podcast can all be found on roycolin.com. And be sure to share with your friends. Give us a 5-star rating. We're on BitChute and YouTube as Learn Polish. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.